zakażony, zanieczyszczone powietrze, skażone wody i gleba, zagrożone wyginięciem rośliny i zwierzęta wołają do nas o ratunek. Spójrzmy na piękno budzącej się do życia przyrody, posłuchajmy jej głosów, otaczająca nas natura to najwspanialszy i jedyny nasz dom we wszechświecie. Czy pamiętasz o tym? Gdy się do życia z wiosną świat budzi, przyroda pisze apel do ludzi. To my rośliny, to my zwierzęta. O naszym zdrowiu nikt nie pamięta. Trujące ścieki, trujące dymy. Bez tlenu rzeki my się dusimy, a gdy umrzemy w trującym brudzie na martwej ziemi, giną dzieci. Jestem ziemia wielka, okrągła jak balonik. Z tej strony słońce mnie opromienia, a z tamtej strony nosy cień przed dłoniem. Gdy jedna strona jest oświetlona, to zaciemniona jest druga strona. Wy zajadacie pierwsze śniadanie, a spać się kładą Amerykanie. Właśnie, bo ja się kręcę w krąg jak bardzo, bardzo duży bąk. Dzień dobry, wołam. Dzień dobry, wołam. To znaczy zrobiłam obrót dookoła, a oprócz tego wciąż bez końca muszę się kręcić wokół słońca. Nigdyście jeszcze nie widzieli takiej olbrzymiej karuzeli. Potrzeba mi całego roku, żeby słońce obiecywało. Kto to płacze? To ziemia zaśmiecona, zadymiona, okaleczona przez nas. Straszny mój los, ach los, zieloną planetę oblepia smog. Góry śmierci rosną, zatykać nos. Straszny mój los, ach los, rzadko dzisiaj słyszę leśny ptaków głos. Straszna madola, ach dola, zatrute plony rodzi marola. Pustynie rosną dla zwierząt niedola. Straszna madola, ach dola, teraz czystej wody o pomoc wołam. Jak postępują ludzie wobec swojej planety Ziemi? Ludzie dokonali na naszej planecie wielu zniszczeń. Zapomnieli, że przyroda jest nam bardzo potrzebna? Co my, dzieci, możemy zrobić dla Ziemi? Ratujcie ją, chroncie lasy, zwierzęta. Oszczędzajcie wodę i prąd. Dbajcie o czystość powietrza i wody. Jak postępować, aby pomóc naszej planecie? Postaraj się zostać małym ekologiem i zostać przyjacielem Ziemi. Oh.
na ludzi, i na tych całkiem małych, i na tych całkiem dużych. Bezmyślnie nas rwają i niszczą bez potrzeby. Przecież świat byłby brzydki, gdyby nie były kwiatki. Napisaliśmy list do wszystkich, jak dzieje się na świecie. Może wy mają dobre serce, bo ogromna nas weźmiecie. Kochane dzieci, na całym świecie do was się dziś zwracają wszystkie rośliny, drzewa i trawy i głośno o to błagają. Nie łamcie gałęzi, nie deszcie trawy, przecież przed słońca z piekotą tylko my drzewa dzień wam damy. Złączmy ze zwiejnym chodem, a czyste źródło ukoi pragnienie. Czy tego zaznacie, gdy wszystko zniszczycie, a po nas zostanie wspomnienie. Gdy ktoś bezmyślnie papierek rzuci, musisz takiemu uwagę zwrócić. Nie można przecież bezkarnie śmiecić, to wiedzą nawet przedszkolne dzieci. Nie wolno łamać gałęzi drzew, bo piekty płynie z ich ptasie świat. Każdy zimą.